Witajcie na kanale Smak Fantazji. Dzisiaj mam dla Was przepis na przepyszny pasztet z wiśniami. Zapraszam na film, a przed obejrzeniem koniecznie zasubskrybuj mój kanał, a za każdą subskrypcję serdecznie dziękuję. W misce mam już ugotowane mięsa oraz warzywa. Mniej więcej kilogram udek z kurczaka, kawałek rolowanego wędzonego boczku, dwie pietruszki, dwie cebule oraz dwie marchewki. Wszystko to gotowałam w osolonej wodzie razem z liśćmi laurowymi oraz zielem angielskim do miękkości. Następnie wyjęłam i do tego wywaru, co się to wszystko gotowało, dodałam 400 g wątróbki drobiowej i gotowałam dalej około 3 minuty. Mięso z kurczaka oczywiście obieramy z kości. Przestudzone warzywa oraz mięsa przepuszczam przez maszynkę do mielenia. Wbijam dwa całe jajka, a do smaku dodaję jeszcze tylko pieprz. A jeśli Wam w smaku będzie mało wyrazisty, dodajcie jeszcze trochę soli. Do pasztetu daję również wiśnie. Ja mam akurat wiśnie z kompotu, ale możecie dać również mrożone. Oczywiście wiśnie wydrylowałam z pestek i odsączone dodaję do pasztetu. Wszystko to razem wymieszałam, a jeśli pasztet wyda Wam się zbyt suchy, możecie go podlać odrobiną wywaru, na którym to wszystko się gotowało. Pasztet przełożyłam do podłużnej formy do pieczenia i piekłam w 180 stopniach przez około godzinę bez termoobiegu góra-dół. Jeśli lubicie i wolicie wyroby mięsne własnej roboty, serdecznie polecam Wam ten przepis. Pasztet wyszedł naprawdę przepyszny oraz nie za suchy. Dokładną listę składników na pasztet domowy umieszczam Wam jak zawsze w opisie pod filmem, a cały przepis, jak zrobić pasztet krok po kroku, znajdziecie na moim blogu. Link również umieszczam pod filmem. Smacznego, pozdrawiam Was!